Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. Z racji tego, że Julcia w poprzednim odcinku została już młodą dorosłą, to oczywiście moim zwyczajem zrobiłam jej 3 zdjęcia. I oczywiście możecie w komentarzach głosować, które zdjęcie ma być jej zdjęciem, które za chwilę powędruje na górę. Tym, którzy doszli w środku, to zaraz wytłumaczę. Oczywiście to jest zdjęcie numer 1, zdjęcie numer 2, zdjęcie numer 3. A więc pamiętajcie, głosujcie w komentarzach 1, 2, 3. Wpisujcie numerek w komentarzach, na które zdjęcie głosujecie. Oczywiście zdjęcie, które otrzyma najwięcej głosów, no to oczywiście poleci tutaj na ścianę. Tutaj na ścianę poleci. Dlaczego latasz? Kamera. Trzymaj po 8. Tutaj poleci to zdjęcie Julci dokładnie, więc tu mamy Agatę, Bartka, Dianę, Grzesia. I tutaj poleci zdjęcie Julci jako kolejnego, piątego już naszego dziedzica, więc żeby ją tam upamiętnić, no bo oczywiście w Legacy Challenge też za to są punkty za upamiętnianie dziedzica. I oczywiście upamiętniłam dziedzica, najpierw jeszcze wyłączę światła. Zdjęcia zrobił Grzesio. Grzesio oczywiście ma piąty poziom fotografowania, a więc jak najbardziej może mógł fotografować Julcię, no bo oczywiście do tego, żeby się to liczyło jako upamiętnienie, to trzeba mieć maksymalny poziom umiejętności. I to też Grzesio zrobił. Dobra, odpauzuję grę. Niech sobie jedzą śniadanką. Ty też w sumie możesz zejść i zjeść śniadanie. A Igor? Igor w sumie też się wyspał, więc też może sobie już zejść na dół. Chciałam wam tylko jeszcze jedną taką rzecz fajną powiedzieć. Na Originie teraz pojawiło się do 22 września po wpisaniu kodu promocyjnego Origin50, wpisane łącznie i dużymi literami, jest 50% rabatu na wszystkie dodatki, pakiety rozgrywki, akcesoria do gry The Sims 4. 50% promocji, jak się wpisze ten kod. Też pod spodem w opisie odcinka jest link do strony, która też opisuje to. Opisuje dokładnie, jak wpisać kod, jaki kod to jest. I też samo, są też tam od razu linki do tych dodatków, do tych akcesoriów. Akcesorii. A więc od razu tam, jak klikniecie, to od razu przejdziecie do Origina i możecie kupić po prostu po przejściu do koszyka. Wpisujecie w miejsce kod, miejsce, gdzie jest napisane kod promocyjny, wpisujecie właśnie Origin 50 i macie po prostu 50% taniej. Rozszerzenia niestety nie obejmuje to dodatku Miejskie Życie, a więc tego nowego dodatku, którego to nie obejmuje, chociaż można go kupić w przedsprzedaży, to nie obowiązuje go ta promocja. A więc ja sprawdzałam i niestety nie działa. Ale ja na przykład, a propos, uzupełniłam swoją kolekcję o perfekcyjne patio akcesoria, bo przeważnie akcesoria nie są na promocjach, jak już to są dodatki czy właśnie pakiety rozgrywki. Akcesoria raczej nie, są bardzo rzadko. Chyba jest pierwszy raz, gdzie akcesoria są uwzględnione. Ja sobie uzupełniłam o perfekcyjne patio i teraz też trochę tutaj pozmieniałam. Tam przedstawiłam medytację, tu przedstawiłam nasz bar i oczywiście tutaj dodałam wannę z hydromasażem. A więc od dawna się już czaiłam na taką promocję i w końcu nastała. Co tu, Grzesio, możesz zrobić? Możesz nakarmić krowę kwiata. Czekaj. Igor może ulepszyć. Mógłby ulepszyć, jakby miał jakieś części. O, to idealnie. Więc przeniesiemy wszystkie części do Igora, jakie mamy. Więc tam potrzeba, chyba takie tylko części potrzeba. I on to ulepszy, bo on do pracy ma ulepszenie obiektów. Więc to jest nawet idealne. Naprawdę idealne. A Grzesio może w tym czasie dalej pisać książkę. Okej, chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć tylko do pisania. A ty, paniusiu, pójdziesz jeszcze do toalety.
Później się. Nie, później nie. Później zaprosisz swojego kolegę, którego postarzejemy. O właśnie. A więc to zrobimy. A więc. A miałam sprawdzić jeszcze pomiędzy odcinkami, czy jest jakiś młody dorosły. Dołącz do klubu, załóż klub. I klub będzie dla młodych dorosłych. Wiek młody dorosły. Chciałam sprawdzić, czy są jacyś faceci. A Bogusław już sam się stał młodym dorosłym. Nawet to nawet nie musimy go postarzać. Jest tylko Sebastian. Okej. Okay. No dobra, więc klubu nie zakładam. Wiem, że tylko Bogusław jest młodym dorosłym. Wspaniała informacja jak dla mnie. Wszystko, co chciałam wiedzieć. Ukończone, ukończone. Wszystko zrobione, masz do pracy. To... Patrz w chmurę, kochana, a później będziesz grała na skrzypce. No. A ty co? Weszła ci siostra do toalety. To idź na górę do toalety. Dziękujemy, Bogusław. Za chwilę cię zaprosimy do domu. Ja chciałam powiedzieć to, że z racji tego, że ja rzadko robię zakupy na Origin, a więc dokładnie ponad rok temu ostatnio kupowałam coś na Originie. Dlaczego nie jesteś w szkole? Hej, Karina! Co ty robisz? Ojojojojoj. Powinnaś sama się wysłać do szkoły. Dlaczego nie poszłaś? Tak mi się wydawało, że chyba wychodziła do tej szkoły. Coś się zawróciło, widać. Dobra. Wracając. Na Originie z racji tego, że rzadko robię zakupy, to dopiero jak kupowałam perfekcyjne patio, to zauważyłam, że jest jedna nowa metoda płatności na Originie, a to jest płacenie przez DotPay. I jak ktoś zna PayU, to tak nas to dokładnie przez DotPay płaci się dokładnie tak samo, czyli można zapłacić różnymi rodzaju przelewami przez DotPay i to jest chyba jedyna możliwość, żeby zapłacić przez przelewem, ale w końcu jest ta możliwość, bo jak ponad rok temu coś kupowałam, to takiej możliwości nie było, żeby zapłacić przelewem. No, a teraz się to, teraz to jest, nie trzeba mieć żadnego konta w DotPay ani nic, po prostu. Jak ktoś mówi, jak ktoś robił już przez PayU, to dokładnie tak samo przez DotPay się robi. I jest to wygodne i fajne. I ja byłam miło zaskoczona tym i też dlatego od razu też sobie kupiłam te akcesoria. A więc od razu je miałam. Zazwyczaj chodziłam po PaySafe Carda, a teraz nie musiałam. I to naprawdę było duże ułatwienie dla mnie. Więc skoro on już jest młodym dorosłym, to zaprośmy go do spędzania czasu na tej parceli. Poznajmy jego trzecią, ostatnią cechę. No i może w końcu zaczniemy z nim dzisiaj romansować, co nie? Przydałoby się. Nie idzie też dzisiaj do pracy, a więc mamy dużo czasu. Do stracenia. Dobra, już jesteś tutaj. Bogusław zaraz przyjdzie. A no, wszystko jest okej. Okay. Do pracy, jak ci tam idzie? 25. A więc trochę wykonasz tych zadań, a więc bardzo dobrze. Idzie? Idzie Bogusław, a więc wyjdziemy mu naprzeciw. Okej. Okay. Pochwal szczerze. Porozmawiaj sobie z nim. A bo on już tam się ucieka. Porozmawiaj z nim. Ale blisko z nim porozmawianie, no właśnie na kilometry będziecie rozmawiać. Zapytajmy go o zawód. Dobrze, że się sam postarzał. Naprawdę fajnie. Co tu jeszcze jest? Chciałam Poznań. Gdzie ja znajdę? O, Poznań. Tak, dokładnie. Tantiemę przyszło. No, nie takie wysokie, ale nie też takie niskie całkiem. A więc bardzo dobrze. Okej, okay, bezrobotny jest. No dobra, tego się można było spodziewać w sumie. Aktywny, a więc jakie on ma zestaw cech? Romantyk, aktywny, szalony. Ojejusiu, ale ci dało cechy? Nie są to złe cechy, ale wierzcie mi, romantyk czasami jak nie flirtuje przez dłuższy czas... Co? O? Co to jest? Bogusław! Miło się zachowujemy, rozmawiaj z nim dalej, żartuj o politykach. Miło ma być. No. Opowiedz dramatyczną historię. Chciałam powiedzieć, że romantyk jak przez jakiś czas nie flirtuje, to jest spięty. Aktywny, jeśli przez jakiś czas nie ćwiczy, również jest spięty. A szalony z natury, no to wiecie, raz jest smutny, raz jest zły, raz jest... Dlaczego mi się nie chce sobie gra spauzować? No, raz jest smutny, raz jest zły, raz jest taki, raz jest siaki, a więc... No to nigdy nie wiadomo, jaki będzie. Już nie możesz nic więcej zrobić.
ale chociaż jedno ulepszenie zrobiłeś, 75%, no bardzo ładnie. Więc oddajemy Grzesiowi te wszystkie rzeczy. Teraz może pójdziesz sobie po prostu pomalować obrazy i będziesz to dzisiaj robił. Obraz abstrakcyjny może być. Dziękuję. A co, Julce, co? Wypróbujemy nową wannę z hydromasażem. Podejdźcie tutaj może, rozmawiaj tutaj, żeby go zachęcić, żeby razem z tobą się pokąpał może. Czy Jess idzie dzisiaj do pracy? Idzie. Czy... A nie, Igor nie idzie, a więc tylko Jess idzie dzisiaj do pracy. Oczywiście Karina jest w szkole. Nie chce przyjść do jej domu na chwilę? Nie, dziękuję. Bogusław też idzie? Mam nadzieję, że idzie. Jak on idzie? Naokoło? No nie mówcie, że idzie naokoło. Gdzie jest Boguś? Boguś! Chodź tutaj! Prowokat jest nakarmiony. No dobra, czekamy na Bogusława. Możesz wejść. Do tego. Więc wejdź i nie wiem, za chwilę go zaprosimy do środka. Wchodź. Wchodź, kochana, nie krępuj się, no. Nie krępuj się, no właśnie, bo belki się uaktywniły. Co? Jest gdzieś tutaj? Zaproś. Nie widzę. No nie widzę, no to po prostu porozmawiajmy z nim. Mam nadzieję, że do nas podejdzie i zacznie z nią rozmawiać. Nie wychodź, no macie właśnie się kąpać razem. A tam. Ach. Rozmawiaj tutaj. Może teraz się uda. Niech podejdzie w górę, on może w ogóle wejść do domu. No. Niech on wejdzie do domu. Bo nie mam nigdzie chyba zaprosić do domu. Zaprosić do wprowadzenia się. Co? Usiądź i rozmawiaj tutaj. Tak go zaprosimy. O, właśnie. I teraz mogę? Nie, nie mogę razem z nim rozmawiać tam. Jak ktoś wie, jak to zrobić w komentarzach, to niech mi powie, jak mamy nieznajomego. Bo nie wiem, jak to normalnie można zrobić. Dobra, dlaczego nic się nie zrobiło? O, porozmawiaj z nim, kochane, rozmawiajcie. Na pewno możecie rozmawiać. Oczywiście wstałaś. No, jakie to głupie jest. Rozmawiajcie. Za chwilę zaczniemy flirtować też. Co? Zapytajmy, czy jest w związku. Flirtuj. Oczywiście. Oj, jakie to jest głupie. Pokazuje, że nie mogą rozmawiać, jak to jest nieprawda. Oni mogą rozmawiać siedząc obok siebie. Dobra. Niech rozmawiają. Zobaczymy ten błysk pomiędzy nimi, między nią a Bogusławem. No, Bogusław nawet niezłe ciałko ma, naprawdę. Więc będzie dobrym mężem dla naszej Julci, kochanej. No, Julcia, co się tak ociągasz? No. Co tam? Już nie pokazało mi, a więc zapytam cię teraz. Jest w związku? Jest singlem. Bardzo dobrze. Dobrze, więc bardzo dobrze. Co tu jest? Wymień się numerami jeszcze. Wymieniaj się numerami, kochana, z nim. I może pójdziemy na jakąś randkę na klify czy coś. No, zobaczymy. No. O, dobra. Jeszcze raz spróbujemy to, bo na pewno można. Na pewno można podczas rozmowy, no. Dobra, niech wejdzie do środka. A teraz dajmy popraw humor. No zaprośmy go tu do nas, no. No nie, nie chcę. Nie chcę, nie chcę. O, nie wiem dlaczego. No cóż. Dobra, gadka na podryw niech będzie. Nie, odważną gadkę na podryw zrobimy. No ale macie rozmawiać, kochana. Nie kazałam ci usunąć tamtej interakcji. Nie wiem, co się z tobą dzisiaj dzieje. Naprawdę, Julcia. Działaj. Flirtuj. No właśnie. Działamy, kochana, działamy.
pochwal wygląd. O, flirciarski się stał. Bardzo dobrze. To znaczy, że ją lubi. No, bardzo, bardzo dobrze. Spójrz głęboko w oczy może. Nie wiem, czy to nie będzie za szybko, ale spójrz. No. Spojrzysz głęboko w oczy, kochana? Spójrz mu tam głęboko w oczy. A, tam. Usuwają wszystko? Nie usuwaj moich rzeczy. Dobra, flirtuj. Kochana. Tak dzisiaj nigdzie nie zajdziemy. Flirtuj, pierwszy pocałunek. Będziecie kręcić wokół tego wszystkiego jak osiki. No. Oj, się on jest szalony. Dlaczego siadasz, jak za chwilę będziesz wstawać, kochana? Kochana, co ty robisz? No, kręcisz. On teraz usiądzie. Kręcą się, jakby mieli osiki w dupie. Jest! Grzesia napisał książkę. Wspaniale. I musi do toalety. Więc skorzystaj. I sprzedaj wydawcy. Pani Kruków. Dobrze. Bardzo dobrze. A więc co? Pierwszy pocałunek był? Był. Bardzo dobrze. Obejmij. Pocałuj normalnie. Pochwal wygląd jeszcze. Obejmij. Zobaczymy. Zechcesz być jego dziewczyną, czy nie? Tu jest. Barbara, no proszę, proszę. Julcia, no. No dobra, jak chcesz Barbara, to najpierw, kochana, niech zostanie twoim chłopakiem, dobra? Miejmy jakieś wartości, jakiś priorytet. Chmury patrzeć? Tam. Chmury mnie nie interesują. Co tu jest? Flirtuj z nim. No to możemy z nim poflirtować oczywiście. Więc poflirtujmy z nim oczywiście troszeczkę. I Karina wróciła. No proszę. Pograj sobie w grę. Grze się skończył. To co? Niech napisze. Może tym razem niech napisze fantazy. Niech to będzie. A gdzie jest Julcia? Tu jest Julcia, okej. No dobra, to jak chcesz, co tu jeszcze masz? Pocałuj, dobra, pocałować też możemy. A więc pocałuj go. Może być dziennik wilkołaka, a niech będzie. Gdzieś tam jeszcze masz jakieś życzenie względem? Nie. Nie masz? No dobra, to jak chcesz Barbara, to wykorzystamy wannę z hydromasażem. Tak, z Bogusława. No, a więc zapraszam. Wiem, że tutaj mamusia się patrzy, no ale cóż. A ty co tam robisz? Rozmawiasz sobie. A, sobie podnosisz towarzystwo. Pozwolę na to, pozwolę. No, idziecie do wanny? No jak to nie możesz, kochana? Barbara w wannie z hydromasażem. Na 1000 sposobów można do tej wanny wejść. Nie, dziękuję. No. No nie mów mi, że nie możesz, no. Ach, Julcia. Już od dwóch stron jest wejście. Jak jest ta wanna? W tę stronę ma wejść. Dobra, zróbmy ją tak. Światło przesuńmy tutaj. Jest z dwóch stron wejścia. Ona nie, może chce z tej strony wejść. To było głupie. A więc Barbara. Z nim. Tak. I lecimy. Julcia. Nie denerwujcie mnie, Simsy. Macie z dwóch stron dojście. Nie potrzebujecie z czterech. I? Da się? Tym razem się da? Ojejusiu. Ojejusiu. Niech mnie Simy nie denerwują. Naprawdę, bo jak ja się wkurzę, dobra. Jedziemy. Odrzuć za chwilę do pracy. Okej. Dobra. Ostatnie podejście z tą wanną, bo ja się chyba... Nie wiem, co zrobię. Oczywiście idziesz do toalety, kochana, i pod prysznic. Szybciutko. Szybciuteńko. Już. Zobacz, to, nie patrz, co się dzieje. Idź, siusiu. Bo się zesikasz, kochana.
Karinę. Karina oczywiście niech idzie odrabiać lekcję, bo oczywiście jeszcze ma trochę czasu. No nie, nie mówcie. No, po prostu ja ich chyba... Ostatnia próba z czterech... Znaczy, no i nagle tu nie mogę, ha, bo pewnie są schody. I tu już nie mogę. Dobra. Tak mogę maksymalnie najdalej postawić, bo tu są schody. A więc, Barbara. Tym razem, jak się nie uda, to jest wasza wina. Macie dojść ze wszystkich... Macie dojść ze wszystkich stron. No, no, wiesz co? Nie, nie. Kochana, pocałunek z pasją. Rozmawiaj tutaj. No. Ja nie wierzę. Ja jeszcze to przestawię. Może w tę stronę, tak? Na samym środku stoi. Musi siadać. Naprawdę tym razem musi siadać. I Barbara. Z Bogusławem. No Julcia, jeszcze wiem, żarcik opowiadasz, hermetyczny dowcip, wspaniale, ale ty weź mnie nie denerwuj. Właź żeś do tej wanny z hydromasażem. No, w końcu, z tej strony... Macie wszystkie cztery strony. Wszystkie cztery strony. Oni wchodzą z tej akurat, no. Nie wiem, co się z wami z tym dzieje. Naprawdę nie wiem. No dobra, ale pierwsze Barbara jest tak, jak chciałaś. No, w końcu się udało. Jess idzie do pracy, okej. Okay. Było pewne, że w końcu kiedyś pójdzie. Ty sobie tutaj zabawę podnieść troszeczkę. Chodź tutaj na dół, porozmawiasz za chwilę z Grzesiem. Bo też potrzebuje towarzystwa. Karina też potrzebuje towarzystwa. Wszyscy oprócz Julci potrzebują towarzystwa. Nie wysyłaj SMS-ów żadnych. No, ale nie chcę, żeby mi to tak na środku stało, no. Nie, ja to przesunę. Ja to na pewno przesunę. Więc wiem, że wchodzą z tej strony. Więc zaraz zobaczymy, czy jak ja to przesunę, czy oni też wejdą. Czy znowu będą mieli jakieś problemy. Nie z tej ziemi. Co tu jest? Obejmij. Okej. Okay. No to co? Obejmij. Chyba raczej obejmij się nie da zrobić tym. A więc będziecie musieli wyjść z tego i bardzo dobrze. No, a więc obejmujemy. I ja to przestawiam. A gdzie są teraz te żółte? Tu są. To ja zrobię tak może. Zobaczymy. Może to podziała. Ja wolałabym, żeby tak stało. Zobaczymy. A teraz uda się Barbara w saunie, czy też nie? Czy znowu będzie problem, żeby podejść? Ty oczywiście siadaj tu. I już oczywiście też brat do ciebie podchodzi za chwilę. I porozmawiacie sobie. No i nie ma problemu, żeby wejść. No i spokojnie sobie wchodzą. No. I teraz jest dobrze. Nie wiem, czy jakiś błąd był, że siedzieli tutaj, czy co. Ejsiu, weź siadaj, rób lekcję, a ty rozmawiaj z bratem, okej? Okay? No, więc tak macie rozmawiać. Karina odrobiłaś lekcję. No to teraz się możesz włączyć do rozmowy, ale tylko właśnie dlatego, że już odrobiłaś tę lekcję. Powiedz dowcip, rozmawiaj o zainteresowaniach. No, no dobrze, więc wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy tych przekomarzanek. Teraz pójdziesz za chwilę coś ugotować. A więc podasz... może... Co tutaj? Sałatkę Cezara. O, tak. Sałatkę Cezara za chwilę podasz. Widzę, że więcej chyba co do Bogusława nie masz żadnych. Nie, nie masz. No dobrze. A więc Bogusław, koniec. Idziesz coś tam ugotować. No. I bardzo dobrze. Później... O, już nawet idzie sobie. No i bardzo dobrze. Żegnamy Bogusław. Pa, pa. Było miło cię widzieć. Gdzie idziesz, Karina? Po tosta z serem.
Rozchodzą się ci Symowie, umieją siedzieć w miejscu. Weź to, jak już. Ty siedzisz, a Grzesio gdzie idzie? Tu masz siedzieć, rozmawiać z bratem i mnie nie denerwować. No, dobrze. Bardzo dobrze, za chwilę też krowokwiata trzeba będzie nakarmić. Dobra, żeby się Igor oczywiście tej nie zmył, no to oczywiście porozmawiaj z nim. Bardzo dobrze. Gdzie jest Grzesio? Gdzie jest Grzesio? Widzicie, jak go przeniosło? No to jest niesamowite. No, naprawdę, przeniosło go. Kto dzwoni? Chodzicie ze... O, dziękuję. Dziękujemy Julcia, że gratulujesz swojej kuzynce Julci. Gdzież tu? Grzesio, zapraszam tutaj. Weźmiesz sobie też sałatkę. Grzesio, tutaj latasz po tym domu. Weź sobie po prostu sałatkę i tyle. Dobrze, już nie skacz mi po domu. To jest niesamowite, co się w tej grze dzisiaj dzieje. No. I porozmawiaj sobie z Julcią. Pochwal szczerze. No. A ty co robisz? Toalet. Dobra, skorzystaj z tej toalety jak musisz. Sobie też porozmawiaj z siostrą. Razem sobie ładnie porozmawiajcie. Żartuj z Simką, oczywiście też wypełnimy to. Zabawne. Opowiedz śmieszną historię. No i bardzo ładnie. Ty nie potrzebujesz tamtej... Wyłączymy ten telewizor. Niepotrzebny ci jest, niech cię on tutaj nie rozprasza, kochana. Rozmawiajcie sobie, tak? Poprawiajcie sobie towarzystwo, kochani. To jest dzisiaj najważniejsze teraz. Ty co? Ty sobie weźmiesz coś do jedzenia też, no oczywiście. Bo pewnie jesteś głodny, a więc idź sobie coś po jedzenie, później usiądź sobie też tutaj, sobie też z nimi porozmawiasz. No. I w końcu tych Simów ogarnęłam. Po 27 minutach dzisiaj, no. Ach. W końcu ich ogarnęłam. Dobra, rozmawiaj z Grzesiem dalej, oczywiście. Rozmowa, podtrzymywanie rodzinnych... tych... dzisiaj mi brakuje... brakuje mi dzisiaj słów rodzinnych związków? Może, można tak powiedzieć. Dobra, widzę, że jesteś zmęczony, Grzesio, to jednak dam ci iść spać, a więc idź spać później. Już cię nie męczyć spać, jesteś tak zmęczony, że idziesz spać. Ty widzę, że też jesteś zmęczona, więc już też cię nie będziemy męczyć. Skorzystaj i idź spać. Które jest twoje łóżko? Nie, to jest twoje łóżko. Też pójdziesz spać. Niech sobie Julcia może jeszcze porozmawia z wujkiem, a wszyscy chcą spać. Dobra. Nakarm krowokwiata, do toalety i też spać. Niech wszyscy po prostu idą spać i tyle. Może oprócz Igora, który nie potrzebuje iść spać, a więc który za chwilę później sprzeda też obraz kolekcjonerski swój. No, oczywiście nie musiałbyś iść na górę z talerzem, ale oczywiście zapomniałam, że on i tak to zrobi. Dobra, więc idziemy za nim na górę. No, zapraszamy. Zapraszamy. Mogłam dać Jazz, żeby ciężko pracowała, ale dobra, to już. A, jesteś chory jeszcze. Ktoś ma jakiś eliksir zdrowia? Nie, niczego. Żadnego lekarstwa nigdzie nikt nie ma, co nie? Dobra. Nikt nie ma lekarstwa, to oczywiście musimy kupić lekarstwo. Zamów... lekarstwo. Zamówmy większą dawkę oczywiście. I weź lekarstwo. Zanim oczywiście zaczniesz malować. I później obraz abstrakcyjny. Gdzie idziesz z tym talerzem? Nie idziesz z nim daleko chyba, mam nadzieję. Nie. Ja go sobie zniosę tutaj na dół. No właśnie. Idealnie. Wszyscy śpią. A oczywiście oprócz Igora i Jess. Dobra. No i co nam namalujesz teraz? Przyspieszymy oczywiście. A, to już kilka razy malowałeś. O której wraca Jess? Niech się tylko przyłączy na Jess jeszcze. Jess wraca o północy dopiero. No proszę, więc jeszcze trochę. Niestety awansu dzisiaj nie będzie. No dobra. Z racji tego, że mnie trochę gardziołko zaczyna wykańczać,
To ja może na tym dzisiejszy odcinek zakończę. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie. Pamiętajcie, aby obejrzeć 22 odcinek Info Simsów, który mówi o nowym dodatku Miejskie Życie. A więc jeszcze, jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka Info Simsów, no to serdecznie zachęcam do obejrzenia, gdyż właśnie w tym odcinku Info Simsów mówię tylko i wyłącznie o tym dodatku, który ma wyjść 3 listopada. Więc tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, Zgadłam, że raczej wyjdzie w listopadzie, a więc 3 listopada. Oczywiście pamiętajcie, kod Origin 50, czyli 50% taniej. Dodatki, akcesoria, pakiety, rozgrywki do The Sims 4 taniej o 50% do 22 września. A więc jak ktoś chce, może sobie uzupełnić swoją kolekcję, tak jak ja, o coś, o co zawsze pragnął, a na co żałował trochę pieniędzy, to teraz jest taniej, a więc zachęcam do korzystania tak jak ja. Oczywiście, jeśli oczywiście chcecie o coś uzupełnić swoją kolekcję. Nic na siłę oczywiście, a więc do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. Susu!